Proszę Państwa, wpuszczamy teraz 24 osoby, w pierwszej kolejności przedstawicieli nas mediów, bez sprzętu i bez toreb, dlatego że dopiero sędzia... kolegów drugich pan zostawił, tak żeby nie ograniczać każdemu innemu obejrzenia tej rozprawy. No dobrze, to ja to zostawię. Ale nie, to jest depozyt. Jest miejsce, miejsce na pozostawienie sprzętu, jest depozyt po prawej stronie przy wejściu do sądu. Czy ja tam byłem przed chwilą? Proszę pójść, tak, był tam pan przy wejściu do sądu. Po prawej stronie jest depozyt i tam zostawiamy sprzęt. Pani kolega, tak samo. My tam mamy wszystkie elektroniki pana głowy. Jak rozwiązać taki problem? Ja zdaję sobie z tego sprawę, co pan mówi, ale co państwo myślicie? Ale ja nie jestem przepraszam. Nie, dlatego, że właśnie będzie decyzja na sali rozpraw, że jednak jest to nie ma. Zostajecie na sali, prawda? No wtedy nic nie będzie mówić. Proszę Państwa, jeszcze raz przypominamy, 24 osoby wchodzą na salę rozpraw. Za złączenie Pani Przewodniczącej. Ale jeżeli dziennikarze teraz pójdą, to już nie wejdą. Czyli Panowie wykluczacie obecność dziennikarzy? Proszę Pana, ja wykonuję powiedzenia. Ale jeżeli my teraz pójdziemy, to już nie wejdziemy, bo wejdą już 24 osoby. Ale proszę Pana, ja Pana osobiście informowałem 15 minut temu, że proszę udać się do depozytu. Ja najpierw zaniosłem do depozytu komórkę, bo nie było wolno, później torbę. Czyli zakaz dziennikarzy, tak? Zero dziennikarzy, o to chodzi? Nie. A czy sprzętu nie można tu zostawić w depozycie? Na chwilę, to nie ma tak. Ja nie wiem, jak ta sprawa będzie trwała. Ja nie wiem, czy to jest. No ale za chwilę się okaże, czy będzie zgoda na nagrywanie. Czy pan będzie mógł wejść, bo będzie przerwa techniczna. Ja to bym tutaj ze sprzętu. Jeżeli będzie można nagrywać, to sędzia ogłosi przerwę techniczną i będzie pan mógł wejść po sprzęcie. Również na wolę, że również mówimy o zdjęciach, nie mówimy o dźwięku. A w plecach? Puść to. W plecach zostaje. To muszę Thank you.